objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Przejawiają się skutki zwrotne. Przejawiają się na Was skutki zwrotne coraz mocniej, a Wy nadal bez przyjmowania żywego słowa pozostajecie bez rozwoju duchowego. Stale powtarzacie to samo. Wracacie do tych samych starych wibracji, do tych samych starych myśli. Od zawsze wchodzicie w te same stare układy, choć ciągle mówicie, że to ostatni raz, lecz ciągle popełniacie te same błędy i ten ostatni raz powtarza się setny raz. W rozwoju ducha całkowicie upadliście na samo dno. Teraz bez potrafienia jesteście, aby się od dna odbić. Nawet rzuconą linę do Was ignorujecie. Choć Polska to kraj wybrany i Polacy naród wybrany, który całkowicie zawiódł i mimo deklaracji wiary w Pana Stworzyciela i w Pana Jezusa Chrystusa, to wszyscy ludzie kierują się do Kościoła i religii. Mało kto kieruje się do Pana Stworzyciela. Wierzycie zamiast w Pana Stworzyciela, to w kościoły i w religię, w budynki, figury i ołtarze. Gdzie ta Wasza deklarowana wiara? Jak się na Was patrzy, to duch płacze i woła. Smutek na Waszej twarzy. Jesteście słabi i chorzy, mocni. Jesteście wyłącznie w gębie. Jak macie publikę, bo jak jesteście sami, to już strach w Was gości. Czego Wy się tak trzymacie, jak wyłącznie dużo problemów macie z takiego rozumowego życia na ziemi? Los Wasz w Waszych rękach, a Wy wierzycie kłamcom i oszczercom. Prowadzą Was prosto do leja rozkładu. Polska gospodarczo bardzo upada. Przejawi się to upadkiem finansów państwowych. Wy na to mówicie kryzys. Jesienią się rozpocznie bardzo dotkliwie. Wszystkie rządy od 10 lat prowadziły bardzo wyniszczającą politykę i szabrowały. Co się jeszcze dało? Bez szacunku rozprzedawali, co się jeszcze dało z polskiej gospodarki. Brak praktycznie polskich wyrobów i polskich producentów. Zaprzedali sami siebie, dlatego kryzys dosięgnie ich najbardziej. Im więcej będziecie o nim mówić i programów układać antykryzysowych, tym bardziej go urzeczywistnicie. To są skutki zwrotne tych wszystkich ludzi ziemskich. Bez wchodzenia w układy z prawnikami, bo oni chcą mieć zawsze rację. Choć zawsze życie pokazuje odwrotnie, bo wszystko rozumowo rozbierają, a będąc przy władzy, zaprzęgają umysł do pracy i układają wszystko wbrew logice. Wyłącznie rozumem się kierują. Na razie robią tak, jak im się podoba. Wydarzenia rozliczą wszystkie poczynania mało zgodne z prawami Pana Stworzyciela. Prezydent Polski chce się spotkać z papieżem. Szuka sobie takich samych jednorodnych, jaki sam jest. To jest dla nich wyrocznia za ich myśli, słowa i czyny. Mieli szansę jak wszyscy, by dotrzeć do prawdy i prawdę przyjąć jako rządzący w Polsce, lecz bez wiary pozostali w Pana Stworzyciela. W sercu brak im wiary prawdziwej. Wszystko jest na pokaz dla ludzi ziemskich, dla elektoratu. Jedzie do stolicy ciemności. Takie jest działanie ciemności, ciemnoty rozumowców i ich sympatyków. Będą uciekać przed prawdą i przed ludźmi ziemskimi, którzy będą żądać od nich realizacji ich pustych obietnic.
jesteście sami dla siebie sędziami. Sami przed sobą musicie się rozliczyć. Więc czyńcie właściwie.